Słuchajcie, szybki unboxing, ponieważ urodziny już miałem jakiś czas temu, 8 sierpnia, ale niektórzy widzowie bardzo chcieli mimo wszystko z opóźnieniem wysłać paczkę i ja właśnie byłem na wyjeździe wakacyjnym, więc nie było jak mi tego wysłać i dopiero teraz wysłał Zipeko, nasz widz, wysłał taką paczkę. Szybko zrobimy unboxing, zobaczymy coś w środku, choć się może trochę domyślam, bo Zipeko akurat jest znany z tego, że mógł się trochę zdradzić, co by mi tam wysłał. Jest ciężka ta paczka. Pewnie gówno, co? Nie no, bez przesady. Uwaga. Pokazuję wam, żebyście widzieli. Okej. Okej. Tak wygląda. No. Ekologicznie w połowie, bo połowa ten... I mamy pierwszy pakunek. Oj, moi drodzy. I to parę rzeczy jest tutaj. Parę różnych. Oj, oj, oj. Dobra. Wszystkie w całości chyba przyszły. Oj, oj, oj. Dobra, chyba w całości przyszły. Na pewno o to najbardziej się martwił. I już mówię. Zipeko lubi sobie kupować piwka różne, kraftowe, niekraftowe. I proszę bardzo, będę pokazywał. Triple Fruited Goose Banana Strawberry. Tak wygląda. Bardzo... piwo pasteryzowane, filtrowane. No. Proszę bardzo. Tak wygląda. Bananowo-truskawkowe. Następnie Melon Sour, Melon and Lemon Sour Ale, to jest chorwackie piwo chyba. Refreshing, moi drodzy, 3,8, czyli taki mocniejszy radlerek. Tutaj mamy Exotica, tak wygląda ta pani, egzotyczna. Session New. England IPA, to jest 5,2 voltaża, 5 chmieli, aby stworzyć ten soczysto-owocowo-tropikalny nektar. Egzotika. Następnie. Kurde, ale mi zrobił takie smakowe wysyłkę. Patrzcie. Double Gelato, moi drodzy, Blue Velvet, ale ciekawe smaki tu są. Podwójna wersja słodko-kwaśnego piwa inspirowana intensywnymi włoskimi lodami. Uważona we współpracy z bułgarskim Beer Bastards. To może być ciekawe. Oraz DDH Cloudy Napa 6,5%. Podwójnie chmielona na zimno wersja naszego Cloudy Napa, obficie nachmielona odmianami Citra, Mozaik i Lotus. Cytrusowe tropikalne owoce. Coś takiego. I ostatnie. Oj, moi drodzy, Acid Trip, czyli jak na kwasie będziemy. 8% piwo. Triple Sour IPA, Nelson Suvim and Passion Fruit, owoce pasji. Najnowsza odsłona Acid Trip to wspaniały melanż smaków i aromatów zapewniony przez nowozelandzkiego chmiel Nelson Suvim w nutach winogronowych i marakui. Wyjątkowo orzeźwiające połączenie, moi drodzy. 8% Acid Trip, czyli będzie Pipo Trip. No, powiem tak, Zipeko, nie wiem, czy jesteś na live'ie. Jak jesteś, a jak nie, będziesz oglądał zapis, to dziękuję ci bardzo za taki wspaniały prezent. Bo to są takie
piwka, których do tej pory nigdy nie miałem przyjemności, że tak powiem, sprawdzić. Bardzo ładny prezent, że tak powiem, prezent nawet praktyczny. Bardzo fajne, takie prezenty są najlepsze, takie praktyczne. To są... No, to tak, to rozumiem. Dzięki.